dzisiejszym filmie będziemy testować inteligencję mobów z Minecraft. Przygotowałem naprawdę grube rzeczy, więc na starcie koniecznie zostawcie łapę w górę, bo jak będzie ich dużo, to będą kolejne odcinki. Więc myślę, że warto, mordo. Klikaj łapę, subskrybuj ten kanał, bo filmy pojawiają się codziennie. Dzięki za 900 tysięcy subów. Lecimy po milion, dlatego każdy, kto teraz ogląda, zostawia suba, żeby się przyczynić do tego wielkiego celu. A my zaczynamy. Więc jesteśmy na mapce i jak możecie zauważyć, to mamy pokoje, tak jak w każdym odcinku. I teraz mamy pierwszy pokój, który nazywa się Creeper plus Cat. I zanim tam wejdziemy, no ja muszę się upewnić, czy zostawiliście, aby na pewno łapkę w górę. Zostawiłeś tą łapkę? Dobra, chyba zostawiliście, więc wbijamy. Co my tutaj mamy? Mamy jakiś tor, zróbmy sobie dzień, żeby była lepsza widoczność. I co my tutaj mamy? Mamy creepera i mamy kota, okej. Dobra, wiem już, o co chodzi. To doświadczenie polega na tym, że zrespimy sobie tutaj kota i tutaj creepera i zobaczymy, którą trasą pójdzie. Więc uwaga, respie creepera. Zapomniałem, że jest peaceful, dobra, respie creepera i gdzie on pójdzie, uwaga. O, poszedł wodą! Inteligentny mob w Minecraft. O, yeah! Ale trochę za szybko to poszło, więc ja myślę, że teraz zobaczymy sobie, jak poradzi sobie, jeżeli w tych dwóch dziurach będzie lawa. Czy wskoczy do tej lawy, czy jednak sobie daruje? Co za kot. Więc jeszcze raz, dajemy sobie tutaj kota, tutaj creepera, otwieramy furtkę i patrzcie! O, teraz ma problem. Teraz ma problem, a kot jest coraz bliżej. Patrzcie, patrzcie, jak ucieka. Nie wie, co robić. Totalnie nie wie, co robić, nie? Ale jak spi... Patrz, się schował. Dobra, zamknę cię tu. Dobra, to w takim razie, skoro przez lawę nie przechodzi, zobaczymy, czy przejdzie przez wodę, w której będzie pajęczyna. Więc dajemy sobie tutaj wodziankę i dajemy sobie tutaj pajęczynę. No, on przez to trochę będzie przechodził, ale wydaje mi się, że powinno się to udać. W sensie, że no, na pewno pójdzie tamtędy, no bo jest woda. A kot jest coraz bliżej. A czy będzie przechodził przez to szybciej? Przez to, że jest tu kot? Nie, on się już tak totalnie zblokował, że wydaje mi się... Ale nie, on się rusza do przodu. A jakbym dał kota teraz tu? Patrzcie, zawraca! Zawraca! Co jest? Ej, to było mocne. Tego się nie spodziewałem. No. Pa, i teraz znowu zawraca. Chłop... O kurde, pa, kot mu pomaga. Ewidentnie creeper jest w szoku, nie? Tutaj koty, tam koty... Pa, z dwóch stron koty. O nie, on ma przerąbane. Więc można powiedzieć, że creeper nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Lećmy w takim razie dalej i zobaczmy, co mamy w kolejnym pokoju. Też mamy creepery, no bo tak. Bo jak nie widzieliście poprzedniego odcinka z tej serii, to mówiłem, że będziemy męczyć creepery dzisiaj i... Tym razem mamy tor przeszkód. Yo! Więc zobaczmy, co my tu mamy. Mamy tutaj jajko creepera, ale jak możecie zauważyć, mapa jest przygotowana tak, że tutaj w tych miejscach mają być zrespione koty, które się nie ruszają, bo w poprzednim odcinku był dosyć duży fail, bo creeper nie widział właśnie tych kotów, bo one były jakby za szkłem, a teraz zrobimy całkowicie inaczej, ale pierw to muszę tutaj w te wszystkie miejsca porespić nieruszające się koty, a tutaj jest trochę misja, bo wszystko jest ze szkła i tak nie do końca nie chcemy ominąć żadnego miejsca, gdzie powinny być te koty. Okej, dobra, cyk. Ej, ciekawe, czy on przejdzie ten tor przeszkód. W sensie jakiś creeper, nie? Bo jakby nie patrzeć, no jest dosyć ogromny, nie? Dobra, więc ja tutaj zamykam. Robię sobie game mode survival. Respimy creepera i idziemy. Idziemy, a on idzie razem z nami. Tylko... O la la. O la la. Dobra, pomóżmy mu. O nie! Nie, nie, nie. O kurde, patrzcie, on idzie. On idzie. O kurde, jak uciekł do tyłu. Co jest? Patrzcie, on się zawrócił się. Chłop nie wie, co totalnie robić, nie? Czekajcie, ja sobie wezmę game mode, bo ja nie pamiętam też trasy za bardzo. O, tutaj musimy być. Czy ty tu przyjdziesz, gościu? Halo? Hono tu. Ej, patrzcie, on nie idzie. O, 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 idzie. Patrzcie, idzie, idzie. Pa, jest tu kot. Tutaj też jest kot. Pa, on idzie normalnie. O lol, on się, ale teraz przyspieszył. Teraz przyspieszył, patrzcie, tu są chodzące koty. O nie, ja wpadłem do lawy. To nie miało tak być, to miał creeper wpaść. Ale czy on wpadnie? Ty, nie wpadł. Ej, bo te koty miały go gonić, czekajcie. Sprawdźmy, jak to wygląda. Ło, dał radę, pa. Pa to, i teraz zobaczmy, które przejście wybierze. Okej, okay. Yo, co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? Ej, no, ale po tych endrodach to wątpię, żeby wbił. Ale patrzcie, jak kot wbijał po nich, ty. No masz jedno wyjście, możesz wejść tam na górę. Czy on wejdzie tam na górę? Wątpię. Chociaż jakbyśmy zrobili coś takiego, patrzcie, tak o. I byśmy wymusili na nim, żeby on wszedł.
Wydaje mi się, żeby wszedł, więc uwaga. Dajemy sobie teraz tutaj kota, pa, pa, pa. O nie, on tu przeskakuje ten drody. Ale na górę chyba nie wejdzie, niestety. Ale tak czy siak jestem w szoku, że ten tor tak szybko przeszedł. Nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że tutaj będzie naprawdę konkretna misja, żeby to przeszedł na raz, a mu się to udało zrobić. Więc ja proponuję, żeby spróbował to może zrobić drugi raz, tylko teraz niech koty go gonią. Cały czas będę respił koty, tak żeby on uciekał przed nimi, widzicie? O, właśnie tak, tylko że one go teraz blokują, więc nie za dobrze. No biegnij, gościu, gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Nie, dobra, on jest w ewidentnym szoku, nie? Patrzcie, 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 jak się przebija, ty... Ale jak szybko znajduje drogę w ogóle, nie? Przez ten labirynt. Robocie koty tutaj blokują, ja rozumiem. Pa! On normalnie w tym labiryncie znajduje drogę. A jak sami widzieliście wcześniej, sam się tutaj zgubiłem, nie? Co jest? Creeper, dobra. O. Pa to, ojojoj. Tutaj to jest już kotów taka masa. Ale patrzcie, przebija się przez nich. Dobra, pomożemy ci trochę. Okej, okay, biegnij dalej, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda sytuacja z pistolem, czy da radę. O kurde, czemu ty wracasz? To nie ma sensu przecież, creepa. Nie ma sensu wracać, tu jest jeszcze więcej kotów niż tam. Ej, co jest, jaki uparty, pa, wraca. On ewidentnie nie wie, co ma ze sobą robić, nie? Zrespmy sobie w takim razie tutaj creepera i sprawdźmy. O nie, ej, on tu ewidentnie nie chce być. O, chociaż... Patrzcie, patrzcie, oj, i wpadł do lawy. Tamta sytuacja to był czysty przypadek, że mu się udało. Wydaje mi się, że ten test był dosyć ciekawy. Dobra, czas na kolejny pokój, teraz mamy water, okej, okay. Co my tu mamy? Mamy dwie wody, na jednej nie ma lili, a na drugiej one są. Zrobiła się noc, a co my tutaj mamy? A, my mamy Endermana, dobra, ja wiem, co musimy zrobić. Musimy sobie zrespić Endermana, okej, okay, i go tutaj prowokować, bo ten test polega na tym, czy on będzie mógł przejść przez lilię, bo jak wiadomo, no przez wodę nie przejdzie, no bo to jest Enderman i on się boi wody. To jest w ogóle dziwne, że one się boją wody. Ej, bo ja mam trzy serduszka, czekajcie, może zrobimy sobie to inaczej i weźmiemy sobie żarcie. O, proszę bardzo. Tego Endermana usunąłem i teraz najedzmy się, bo powiem wam szczerze, z tymi liliami to nie wiem, wydaje mi się, że on normalnie przejdzie. No ale dobra, zobaczmy. Stoimy tak samo jak wcześniej. Patrzę się na niego i uwaga, przyjdzie tutaj po liliach. Pa, przyszedł, przyszedł. O kurde, ty. Czyli te lilie działają jak blok i on sobie nic z tym nie robi, że pod tym jest woda. A w zasadzie, no on stoi na wodzie, jakby nie patrzeć, nie? A co w sytuacji, jakbym dał go tutaj i się na niego popatrzę? Czy on się tepnie? Czy on jest zblokowany? Ej, on jest ewidentnie zblokowany. Patrzcie to. Jak podejdę do niego... No to tak to mnie uderzy, o! Tepnął się! O nie! No ten test uświadomił mnie, że lilie oszukują jakby myślenie Endermanów i normalnie wchodzą na lilie, nie mają z tym problemów, a w wodzie jak widzicie, no lipa. Pa, one się typają, a myślałem, że one się typają na lilie, a ja je tam dałem. Nieważne. Lećmy do kolejnego pokoju. Jego nazwa to wow! Okej, dobra, czyli można się spodziewać tutaj efektu wow. Okej, ej, mamy znowu trapdory. W poprzednim odcinku też były trapdory, tylko teraz, patrzcie, tu są dwa trapdory połączone w jeden. Okej, a w poprzednim odcinku było tak, że były tak położone, nie? Więc no, jakby nie patrzeć, mają teraz moby więcej przestrzeni, żeby przejść. Czy to się uda? No zobaczymy, mamy tutaj zombiaki, silverfishe i creepery. No dobra, dobra. W takim razie dajemy creepera, zmieniam sobie tutaj na survival. Wydaje mi się, że one na luzie sobie tutaj poradzą, bo patrzcie, jest... Co? Serio? Co jest? Ja myślałem, że one normalnie tu wejdą. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Uwaga. Ej, co jest? Ej, nie gadaj. Dawaj, dawaj, hono tu, creeper. Nie, no... Se jaja robicie, poważnie? No przecież to jest proste. Pa, pa, pa. Ej, dobra, teraz mu się udało. Ale to był czysty przypadek, nie? Dobra, zrespmy teraz go bliżej. Zobaczmy, czy może... No nie. Creepery są takie głupie. Co jest? Próbujmy teraz z silverfishami. Czy silverfish tutaj przyjdzie? Po! On normalnie by tutaj wszedł. Ej, bo jakby nie patrzeć, on za pierwszym razem już prawie tutaj u nas był. Pa! Ale też wpada. Yo, co jest? A jak dam go wy... Ej, no ja w to nie wierzę, nie? Jeszcze raz. Nie, no naprawdę, żaden mob nie przejdzie po tym. Dobra, czas na zombiaka. Zombiak na pewno przejdzie, pa, pa. O nie. Ale w porównaniu do innych doszedł najdalej. Dobra, jeszcze raz. A dajmy sobie ich dwa na przykład, dwa naraz. Któryś na pewno tu musi...
One naprawdę nie widzą tego? No bo wiadomo, że jak dam tak, to one przejdą, nie? Ale jakby w tym teście nie o to chodzi, moi drodzy. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy... O, pa! Ty, ale był blisko! Dobra, jeszcze czas na creepera. Mi się wydaje, że creeper też to przejdzie, skoro zombie jakby to przeszedł, to creeper też chyba. Dobra, zrespmy... O nie, nie tak. Zrespmy go tutaj. Nie, serio? Dobra, dajmy ich więcej, o. No yo, nie wierzę! Nie wierzę w to! Czy wy to widzicie, co tu się dzieje? Ej, to sprawdźmy w takim razie, jak by się zachowały villagery. W sensie, villager stojący tutaj i zombiak stojący tutaj. Czy on przejdzie do... A, już chciał próbować naokoło, ale nie ma takiej możliwości. Nie, no nie da. Ej, te moby są po prostu głupie. Villager na wcale nie musiał tam wpadać. No ale dobra, sprawdźmy teraz sobie tak, o. O, teraz pa. Ty, prawie, dobra, jeszcze raz. Dajmy dwa zombiaki, uwaga. No nie przejdziesz tędy, gościu, musisz tędy uciekać. No, nie. Dobra, kolejny pokój mamy podpisany jako minecart. Okej, czyli będziemy mieli tutaj wagoniki, pa. Cała trasa. Oświetlmy sobie to może. No, może być lampkami. Dobra, i teraz sprawdźmy, co my tutaj mamy. Mamy zombiaki, mamy villagery i mamy minecarty. Okej, czyli my musimy zrespić villagera i dać go do minecarta. Tylko, o, to nie jest takie trudne. Lol. Dobra, okej. Mamy villagera i teraz respimy zombiaki. Chyba o to chodzi. Czy one będą je gonić? Bo wiecie, o co chodzi? Zombiaki nie przechodzą przez tory. To jest w ogóle chore w Minecrafcie, nie? Że one nie mogą przejść przez tory. Ej, czekajcie, bo aha, ta trasa jest trochę zbugowana i on teraz tu będzie łaził w kółko. No ale dobra, respmy je dookoła niego i zobaczmy, co jest. O my gy, dobra, one go pokonają, bo tutaj ich się dużo namnożyło. Ale przez tory totalnie nie mogą przejść. O nie, pokonały go, dobra, jeszcze raz. Damy tym razem dwóch. Jeżeli to będzie w ogóle możliwe do zrobienia. Dawaj do minecarta. O, dobra, zarąbiście, o nie, jeden uciekł mu. O nie, co tu się dzieje. O nie, dobra, pomogę ci, villager. Pomogę ci, odepchnę cię. O, no nie, ej, ten drugi to wszystko sabotuje, on się zatrzymuje, ale patrzcie, oni przestali zwracać uwagę na tego drugiego. O, zombiak w tym, w wagoniku, chłopie. Ej, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, nie? O nie, robi się dzień. No ten villager chyba, a, nie przeżyje. Chciałem powiedzieć, że przeżyje przez to, że robi się dzień, ale no niestety. Mamy wielką apokalipsę. Okej, sami się powybijali, więc teraz możemy zrobić test na innych mobach. Tylko jakie moby się bardzo nie lubią? Możemy to spróbować z pillagerami jeszcze, moi drodzy, bez kitu, bo pillagerowie nie lubią villagerów i ich atakują, więc uwaga, bierzemy sobie teraz jajko spawnujące pillagerów i sprawdźmy, czy one będą je gonić. A, oni będą w ich strzelać. Ty, ale pa, oni normalnie przechodzą przez to. Ty, ale też nie do końca. Ty, strzały się odbijały od nich, widzieliście? Ale nie, no oni... Ej, a czemu oni chodzą po torach? Tak typowo? A czemu wy się zatrzymaliście, chłopaki? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Dobra, jedź, uciekaj. O. Nie, dobra, pillagerowie nie mają żadnych tutaj... Kurde bele, bo te wagoniki same się blokują. No nie. No, na zombiakach ten efekt wyglądał bardziej interesująco, bo jakby one się tak gliczowały, że nie przechodziły przez te tory i to było zabawne. Więc idźmy po prostu dalej, nie ma co marnować czasu i kolejny pokój to... Snow Golem. Oh yeah. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku też wam mówiłem, bo zrobiłem coś podobnego z Iron Golemami i widziałem, że chcecie, żebym zrobił to też z bałwanami. Więc mamy tutaj taki tor przygotowany dla zombiaków i tutaj są bałwany, które są zamknięte w klatkach, a kraty są przeróżne. No tutaj mamy zwykłe kraty, mamy też tutaj, słuchajcie, płotki, mamy bambusy, mamy tutaj łańcuchy, łóżka, kowadła, dzwonki, no i oczywiście endrody. I plan jest taki, że ja tutaj będę pojawiał zombiaka, a tutaj będzie zamknięty villager i ten zombiak będzie chciał iść do tego villagera i zobaczymy, przez co właśnie te bałwany będą strzelać. Więc bierzemy sobie tutaj... O, ja widzę, że tu już pillagerów też tutaj mamy. No dobra, to może być ciekawe, tylko że pillager chyba będzie strzelał. No ale dobra, jest villager tutaj zamknięty i dajemy zombiaczka. I on do niego idzie i patrzcie... Ej, co? On jest... O! Ten jeden tylko zaatakował go.
Ej, co jest? Ale jak wolno w ogóle, nie? O, i teraz widzieliście? Go zaatakował, zrobimy mu noc, żeby... Dobra, już spadaj stąd, bo ty... Wow, 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 dobra, okej, teraz się na niego uwzięli, ale czekajcie, bo była noc i to było też nie takie... nie tak, jak powinno wyglądać. Dobra, uwaga, jak na razie ci nie atakują, ci też nie atakują. O, ten znowu zaatakował. O, tutaj patrzcie, dostaje hity z dwóch stron. Z dwóch stron dostaje hity, czy... nie. Tylko z jednej strony, tylko ten z Endrodów go atakuje. Ej, lol, co jest? Ej, ale przez chwilę chyba też ten go atakował, ale nie jestem pewien. Ej, dobra, bo on go będzie tutaj zabijał 10 lat, pomóżmy mu. Albo, o, pa, pa, ale nie atakowali go. Dobra, ja wiem, jak to zrobimy, bo ten test trochę dziwnie wypada na tle tego, jak Iron Golemy wypadały. Dlatego będziemy je po prostu, te zombiaczki, tutaj tak zamykać w ten sposób. I zobaczymy, czy tutaj będą je atakować. No tutaj nie ma szans, no bo jakby są płotki i są kraty. W tych blokach nie ma żadnej przestrzeni, ale tutaj powinno się to zmienić, ponieważ mamy bambusy i mamy właśnie łańcuchy. I patrzcie, ten tutaj atakuje. Pa, z dwóch stron... O kurde, pokonał go. Pokonał go przez kraty. Ej, tego się nie spodziewałem, lols. Ale tak jak widzicie, no przez to i przez to były atakowane. Przez bambusy akurat tego bałwana nie pokona, więc to im plus, ale no zanim on go pokona, to minie rok, więc ja mu pomogę, bo jakby wiecie, oni nie zadają prawie w ogóle damage'a. Przyszedł czas na kolejnych i tutaj mamy kowadła i mamy łóżka. Wydaje mi się, że przez obydwa te właśnie bloki będą mogli atakować. Okej, ten przez łóżka atakuje, a ten nie atakuje, ale jakby była dziurka, patrzcie, jak będzie dziurka tutaj, to on normalnie będzie atakował. No, no to, ale to wiadomo, to z każdym tak było, nie? Z Iron Golemami było o tyle dobrze, że one miały takie długie łapy, że atakowały przez ścianę bez kitu, a tutaj jednak jest potrzebny ten, ta przestrzeń na wyrzucenie śnieżki, nie? Dobra, jak w przypadkach wcześniejszych też pomożemy, tego możemy też tutaj zaciukać, żeby nie stresować nam bałwanków. No i przyszedł czas na ostatnich i z tego, co już widzieliśmy wcześniej, oni atakowali we dwóch naraz jakby, nie? Więc tutaj, bo tutaj są bloki, które mają przestrzeń, wiecie, o co chodzi. Tylko czemu nagle teraz nie atakują? Dobra, zróbmy tak może. Okej. Okej, dobra, widzicie? Jest atakowany, pa, z dwóch stron. Ten strzela? Nie, ten z dzwonami nie strzela. Albo, bo ten strzela tak, że on te śnieżki czasami tu się odbijają, dlatego ja myślałem, że on strzela. Czyli przez dzwony to się niestety nie uda. Dobra, pomogę ci, gościu, pomogę ci, okej. Skoro w skrzyni mieliśmy jeszcze pillagerów, sprawdźmy, jak to by wyglądało z pillagerami. Czy pillagerowie też będą atakowani w ogóle, czy nie? Bo powiem wam szczerze, tego nie wiem. O, dobra, tutaj musimy go zamknąć. O, kurde, pa! Ty, aha, bo oni... Pa, on tam... Kurde, oni powybijali wszystkie bałwany, chłopie. Pa, ale ten twardo strzela, nie? Twardo strzela, ale nie trafia. To jak on strzela? Czekaj. Aha, patrzcie, łóżko blokuje te strzały, ale mocne. No to było ciekawe, serio, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, przez jakie bloki można strzelać. W takim razie kolejny pokój i jest on nazwany Kaktus. Jeżeli dotrwaliście do tej minuty filmu, napiszcie Andrzej Kaktus w komentarzu, to przypnę wam serduszko. Jestem ciekawy, ile osób pamięta Andrzeja Kaktusa. Dobra, wbijamy, co my tu mamy? Mamy tutaj kaktusa i wokół kaktusa mamy wodę, okej, tylko ten kaktus miał nie rosnąć, tak by the way. I tutaj mamy, okej, mamy tutaj masę jajek spawnujących, bo to doświadczenie polega na tym, że respimy dane moby na kaktusie i sprawdzamy, czy będą uciekać z tego kaktusa i wpadać do wody, w sensie, że wiecie, będą uciekać do wody i gdzieś dalej, czy po prostu nie dadzą rady, więc zacznijmy sobie od chickena. Naprawdę? To było takie szybkie? Ej, czekaj, no nie gadaj, że... On naprawdę nie ucieknie z kaktusa? On nawet nie próbuje, pa! Nawet nie próbuje z Kubany uciekać. Dobra, czas na owce. O, owca, owca. Ej, no co ty gadasz? Okej, no tutaj źle cię zrespiłem, więc spadaj. Nie gadaj, że kaktus powoduje to... O, uciekła w ostatniej minucie, pa! Dobra, czyli owce nie są takie głupie jak kurczaki. No, ale też trzeba na to patrzeć, że kurczaki mają małą głowę, więc mają muszki, nie? Ale dobra, żeby potwierdzić, czy aby na pewno to nie był przypadek, dajmy jeszcze raz owce. Uwaga! Pa! Nie, to był chyba przypadek. O, czarna owca, uwaga! Ona będzie mądrzejsza. O, tak, dobra, ona uciekła, więc mobki, które uciekły, zostawiamy przy życiu, tak się umówmy, nie? Teraz akselot, okej, mamy akselota. Patrzcie, próbuje uciekać. Pa, pa, pa! Czy ucieknie?
Opa, uciekł. O nie, ale w ostatniej sekundzie zginął. Dobra, jeszcze raz. Ale on ucieka. On ucieka, bo on wie. O, i uciekł sobie elegancko, widzicie? Czyli tylko kurczaki jak na razie mega głupie. Dobra, mamy teraz konika. Czy koń ucieknie? Okej, okay, koń. Koń uciekł, ale jeszcze raz, sprawdźmy to. Patrzcie, on wjeżdża. Ej, co jest z tobą? No dawaj, uciekaj, przed chwilą twój... O, pa, ruszył się. O, uciekł. Dobra, ty, czyli nie są takie głupkowate, nie? Krowa, czy ty uciekniesz? Czy ty uciekniesz, krowa? Ej, co tam się odwaliło? Aha, bo tam są dzwony, no tak. Ale się zdziwiłem teraz. Kontynuując, no, krowa, jak możecie zauważyć, ewidentnie ucieka. Czy nie jest taka głupiutka? Teraz świnka. Czy świnka ucieknie? Oj, świnka chyba też ucieknie. Co jest, ty? To dużo mobów ucieka jakby, jak dostaje obrażenia od kaktu... A, no, tym razem nie. Na to jest jakaś zasada, nie? Że wiecie, respią się mądrzejsze moby i głupsze. Tak mi się wydaje, no bo to by nie miało sensu, nie? Teraz patrzcie, jedna świnia uciekła, a trzecia... Czy ona ucieknie? Nie ucieknie, czyli tamta po prostu jest jakimś big brainem, nie? Czas na moby, dlatego musiałem zrobić noc. Dajemy creepera, uwaga. Czy creeper ucieknie z kaktusa? Uciekł z kaktusa, wow. Dobra, a teraz zombiak. Ty, zombiak od razu, pa. Zombiak od razu ucieka. Yo, jak szybko, ej, najszybciej. Najszybciej. Ej, wy ty fy. Aha, ale on, czekajcie, bo on coś tam widzi. Bo oni się tu fokusują, a tutaj, co tutaj jest? A, tutaj jest villager, dlatego. Dobra, sprawdźmy teraz, jak nie będzie villagera. No tak, bo oni mieli motywację, nie? Uwaga, czy teraz ucieknie? Patrzcie, teraz stoi w miejscu nagle, jak nie ma villagerów. Yo, ej, to jest za mocne. Patrzcie, co powoduje jeden villager gdzieś daleko, że one od razu biegną w jego stronę, nie? No to jednak przez... O! Chociaż nie, już chciałem mówić, że przesadziłem tutaj, ale jak możecie zauważyć, no zombiaczek wyszedł elegancko, nie? No fajny test, idźmy w takim razie dalej i to będzie już ostatni pokój w dzisiejszym odcinku i nazywa się RIP. To zwiastuje złe informacje. Co to jest? Ej, czekaj, bo tutaj mamy płotek, lawę i jakąś klatkę. Co my mamy w czeście? Mamy, okej, okay, mamy tutaj owce, chickena, wilka, ocelota i lisa. Okej, okay, czyli, czekaj, bo ja nie rozumiem. Ja mam tu na przykład zrespić chickena i tutaj dać... Tak? Aha, okej, okay, dobra, i to jest sprawdzenie, czy on wpadnie do lawy. No tak, ma to dużo sensu w sumie. Ale czy on skoczy w ogóle do tego chickena? Bo wiecie, nie wiem czy wiecie, właśnie, zacznijmy od tego. Ale lisy skaczą właśnie po chickeny, tak wiecie, tak. Ale czy on na niego skoczy? To ciężko powiedzieć, bo ja nie wiem czy nie jest za wysoko. Dobra, zrespmy ich może więcej, to któryś... O kurde, któryś na pewno tam wskoczy. Patrzcie jak się... Ale jaki fokus jest w ogóle, ty! Wow! Dobra, ale czy któryś z nich postanowi wskoczyć? A jak dam ocelota, czy ocelot... O nie, co... Co to było? Amigo. Czekajcie, może damy niżej o jeden bloczek, o. I może teraz będą chętniejsze na to. Nie, one się po prostu patrzą. Dobra, dajmy ich jeszcze więcej, bo coś tutaj jest ewidentnie nie tak. One się tylko patrzą, a dzieli ich tylko dwa bloki lawy, więc powinny skoczyć chyba raczej. Dobra, zobaczmy teraz z wilkami. Chociaż lisy się boją wilków. Papa, to ty! Ale teraz, nie, no bo one na chickena chyba by tak nie reagowały, nie? Ale co jest? Co jest? Ej, one zaczęły skakać, ale od razu do lawy. Wy ty fy, co tu się dzieje? Ej, no tutaj jest grubo jakoś, nie? Co tu się wydarzy? I czy cokolwiek się wydarzy? To jest dobre pytanie. Dobra, pozbądźmy się na razie pieska i zobaczmy, czy ten lis w końcu wskoczy, czy nie wskoczy. Dajmy może więcej chickenów, o. Jakoś go to może zachęci? Patrz, ile masz chickenów, mordo! Skoczysz tam czy nie? Może ta lawa go blokuje i rzeczywiście, bo one skaczą, normalnie skaczą na te kurczaki, ale może przez to, że jest lawa, to nie skoczy, bo jest tak inteligentny, człowieku! Nie wiadomo. Nie wiem, czy się dowiemy, no bo nie wiem, czy skoczy, nie? Ale dobra, możemy teraz sprawdzić to samo, tylko tym razem z wilkiem. Czy wilk skoczy na owce? O nie, nie tak. O, ty, co jest? On skoczył! Nie gadaj, że tak szybko wskoczył? Co jest, ty? Ej, no to jest znaczna różnica, patrzcie to. Papa, to... Yo! Ej, co jest? Od razu się rzucają, patrzcie. Bez namysłu, od razu się rzucają i to wszystkie naraz. O kurde, tego się nie spodziewałem, czyli...
Te wilki są po prostu głupie, bo nie wiedzą, że jest lawa. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej takich filmów, i możecie napisać w komentarzu jakiś swój pomysł na doświadczenie i sprawdzenie inteligencji mobów. To wtedy wasz komentarz wyświetlę w odcinku i wam dam serduszko, więc myślę, że warto. Ja byłem Marcin, widzimy się już jutro. Elo! Pau!